Na klar, da. Siema, to Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej jak widzieliście na samym początku. Klasyk, pierwsza rybka z gruntu na metodę, też rybka u Karola, to samo, pierwsza płotka zameldowała się i tak to mniej więcej się zaczęło. Więc drodzy Państwo, jesteśmy teraz na zbiorniku, najnowszy film w moim i Karola wykonaniu. Się masz, Karol, powiedz co i jak. Co tu powiedzieć, Pyza, dopiero zaczynamy. Więc... O, jeszcze jedna rzecz. Karolko, jak mówisz, to zwracaj do kamery. Aha. Kolega jeden prosił, że nie, słabo to... cię słychać i jak... Ja ci powiem tak, jak ja oglądam, to może dlatego, że ja to mówię, ale ogólnie sam siebie słyszę, tak? No, ale ktoś tam zwrócił uwagę, że jak Karol mówi, żeby raczej mówił i patrzał do kamery, lepiej słychać. Ale ze względu na to Karol nie patrzy na kamerę, tylko obserwuje spławik, dlatego jest, drodzy Państwo, jak jest. Inaczej się ustawię i będzie, więc... Dobra, no to tak szybko w skrócie. No mamy dzisiaj krótki czas wędkowania z racji tego, że idziesz do pracy. Wypad... Ja do pracy, a ty wyjeżdżasz dzisiaj. Ja wyjeżdżam, zaczynam, tak powiem, wakacje. Urlop już zacząłem od początku tygodnia. No i cóż, no, myślę, że będzie dobrze, no, pogoda jaka jest, taka jest. Do 12 powędkujemy. Około do 12 powędkujemy, tak jest. I zobaczymy co i jak. Po rybie już mamy, więc drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film oto w moim Karola wykonaniu. Na tą chwilę jest godzina właśnie 4:45, 29 maj. Sobota, tak? Tak jest. 2021 i oto w tym miejscu nakręcimy dla Państwa film i zobaczymy co i jak. Ja, jedna metoda, drugi klasik na koszyczek. Ryby idą do siatki, tak aby Wam pokazać mniej więcej co i jak, ile złowiłem. I już dwie rybki, płotka, leszczyk jest. No i zobaczycie na końcu, wypuszczę ryby, mniej więcej co udało się złowić. Więc drodzy Państwo, zaczynamy, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moim filmie. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. A więc metoda, druga rybka. Wziąłem dzisiaj Koruma Barber Quiver o 3,35 długość, którego używam przeważnie na połańcu. No i do metody wziąłem oktotenki i mamy coś, drugą rybkę, która zameldowała się na metodę. Akurat przerzucimy, klasyka, ściągnę, to samo przerzucę, tak aby bez nęcenia łowienie z marszu, tak aby parę koszyków tam dać. No i leszczyk, tak mówię, do siaty, do wspólnego zdjęcia i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Więc postawię tylko i Wam pokażę drugiego leszczyka. Zobacz, taki ładny patelniaczek. Odczepiamy do siaty i przerzucamy zestawy. Jedzie, 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 jedzie. Coś fajnego. Ale to już coś fajnego. Nie ma szans.
Przecież możesz spodnie zdjąć, ja ci przytrzymam i wejść do wody. Ty po kolana masz wodę i go wyjmiesz. Będzie karp. Pomęczyć dobrze. Karp albo lin. Może być duży linek, nie? A stoją na niewielkiego karpa, nie? Tak. Później wam, drodzy państwo, pokażę ten śmietnik. Zobaczcie, Zanęty Match Method Mix. Po wędkarzach ten śmietnik, którzy tu zostawili, ale to później wam pokażę. Dobra, wysiadź. Zaś się podbiorę. Żeby tylko mi nie pożyczyć te krzaki tam. No to musisz trzymać go w tym kierunku już, nie? Przytrzymaj go, wymęczysz go, a później go weźmiesz. Wiesz, lin jak będzie, to liny. Liny tak lubią w krzaki wchodzić, zawsze. Zawsze lin, jak są zarośla, idzie w krzaki. No wolałbym, żeby był ładny lin. Balony nad Kielcami znów lecą, zobacz, widzisz? No. W oddali. O, pięknie wyszedł sobie. Jak jest dobrze, dobrze zapięty, jest to. Ale jeszcze walczy, walczy. No i drodzy państwo, zobaczycie cały hol i jak to się skończy, więc zapraszam na krótką reklamę i zobaczymy co i jak za chwilkę. Dobra, wyszedł na otwartą wodę. Pomału z nim, pomału, Karol, nie spiesz się, trzymaj go. On jest dobrze zapięty, musisz go zmęczyć, bo on zryw zrobi jeszcze bliżej. Jest. Chodzi o to, jak zawsze. Chociaż żebyśmy zobaczyli, co to jest. Wąwelek puścił. Co to jest? Karp. Karp. I to taki wymiarowy. Tak, no już fajny taki. Goły. No to nie pełnouski. Ale jest, nie? 40 parę centymetrów, fajny, no. To zostawiamy. Walka była dobra. Podebrać ci? No chodźmy. Już zmęczony jest mocno. Ryba zaliczona. Nie, przytrzymaj go tak, a ja wezmę matę. Matę, trzymaj go w wodzie, wodzie, wodzie. Wodzie, tak, dla bezpieczeństwa rybkę. Umęczył mi rękę. Umęczył ci, no widzisz, to taka metoda, takie łowienie, taką wybrałeś metodę spawikową, ale chociaż, wiesz, tak żeby nie na mokrym. Dawaj go. I mamy ładnego karpia. Elegancko zapięty. Na kuku. I z dzikiej wody. I widzicie, tak to. Chcesz peny? A wiesz co, daj. Ja nie wiem.
Już, dobra. O, już. Zdjęcie mu pykniemy. Rybkę zmierzymy. Pyknij do 50. Dziewięćdziesiąt cztery. No, to 44. Tak mówiłem, 40 parę. Gratulacje. I do siaty czy go wypuszczasz? Nie, do siaty, wiesz co? Zrobisz wspólne zdjęcie, tak? Czy zabierasz? Zabiorę, bo mama prosiła, że jak złowię karpę, żeby mi kina. No to masz do tego prawo. Okej. Okay. Więc drodzy Państwo, na klasyku nic nie ma, być może za długi przypon, jest taki 70 cm, więc skrócę go trochę, tak aby 70, skrócę gdzieś o 10 cm i zobaczymy co z tego wyjdzie, więc skrócimy siutkę i będziemy łowić krótszym przyponem na klasyka. Dobrze, więc skróciłem teraz do pół metra. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt w postaci branka. Jakiś deszczyk drobny pada. Będziemy musieli rozłożyć parasol. No, ale na tą chwilę na razie przerzucę zestaw do klipa. I zobaczymy, czy coś pomoże skróceniu przeponu. Naciągniemy i baja. Zobaczymy, co i jak jeszcze. Najważniejsze, że jakieś rybki są. Karol ma ładną rybę, karpia. My prosimy o więcej. I zobaczymy, co i jak. Teraz mam zestaw skrócony do pół metra. Czyli 50 cm długość przyponu i zobaczymy, czy to przyniesie więcej brań, jakieś brania. I wędkujemy, jest pytkę. Więc parasole rozłożone. Siedzimy i wędkujemy. Większość dnia dzisiaj zapowiadali deszcze. Więc przez większość dnia widzicie pochmurno, nawet słońca nie ma, deszczowa pogoda, pochmurna, no i pada i ma padać, no ale mamy schronienie, wędkujemy, no i zobaczymy co się uda jeszcze złowić, czy jakieś brania będą, ale wypoczynek przed tyrką pracą odpowiedni w ten sobotni dzionek, więc dzisiaj zaczynam drugie zmiany, więc weekend nie dla każdego wolny, 4 dni, drugie zmiany, dopiero po niedzieli będzie wolne, czyli sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, w środę mam wolne i w środę będzie kolejny film z nadwody, a zobaczycie skąd, co i jak. Na tą chwilę wędkujemy, pilnujemy i czekamy na coś fajnego, czy to klasyk, metoda, czy spławik karolowy. Okej, okay, wędkujemy dalej, jest w pytkę, nie inaczej, drodzy widzowie. Drodzy Państwo, pokażę Wam co i jak, zobaczcie, wszystko po wędkarzach. Dość, że palili tutaj ognisko kiepów pozostawiane, torebki, kapsle po zanętach, nie inaczej. Więc drodzy koledzy wędkarze, jak przyjeżdżamy gdzieś nad wodę, sprzątajmy po sobie, bo widzicie co się dzieje, tak to zrobili ci brudasy, którzy tutaj wędkowali. Jak zrobili ci brudasy, którzy tu wędkowali, którzy zostawili taki syf. Nie można inaczej powiedzieć, jak to brudasy. Brudasy. I wiecie, gdzie ja łowię teraz, gdzie to jest i kto to zostawił. Tak się nie robi, panowie. Nie robi się tak, bo niedaleko jest kosz. Zaraz to pozbieram po was i wam pokażę, jak nie wiecie, co i jak. Nie róbmy tak, nie śpiedźmy, a będziemy mieli czysto nad wodą.
Podbiorę tylko rybkę, czyli leszczyk kolejny. I taki patelniaczek. I taki lesio pójdzie do wspólnego zdjęcia. Trzecia sztuka, tak aby limit był. Muszę pamiętać, żeby było przynajmniej 10 leszczy. Limit. Tak, aby w razie kontroli nie było problemu, bo można wziąć 10 leszczy, ja i tak ryby na końcu wypuszczę. Ale tak to leci. Zaraz przerzucę zestaw, dokończę, bo później zapomnę. I tak do kolegów, którzy zostawili te śmieci i nie tylko dla innych, tak. Zobaczcie, tutaj przyjdzie ciepło niedługo. Miejscówka ładna, ludzie przyjadą się wędkować, opalać, kąpać. I co w takim śmietniku będą siedzieli? Co pozostawiliście? Cały urok wypoczynku nad wodą letnią porą będzie psuł ten śmietnik, który pozostawiliście. Więc ciężko było wziąć po prostu kilka rzeczy. Torebki po zanętach. Zabrać. I tak już trochę mniej, jakoś to po cukierkach będzie lepiej wygląda. Dało. Nie, pokażę tylko, że to nie boli. Drodzy wędkarze, drodzy koledzy, którzy zostawiacie śmieci na tej miejscówce, to nie boli. Naprawdę, tylko wystarczy trochę chęci pomyśleć oraz zabrać z sobą rzeczy, które można co jakiś czas jest kosz zostawić, wsadzić i problem z głowy. Boli? To nie boli, tylko po prostu nie trzeba być brudasem. Więc drodzy widzowie, tak to leci, bo mnie te śmieci mnie zdenerwowały. Ładna miejscówka, natura dzika, ładnie, pięknie. Można odpocząć, a tu taki śmietnik zostawiony przez brudasów. Inaczej nie można tego nazwać. Więc przerzucę teraz zestaw i wędkujemy dalej, odpoczywając przed drugą zmianą. Jest płotka, ale delikatne brania, powiem wam. No i ryby też nie za dużo, ale coś jest. Do siatki, do zdjęcia, bo wymiar ma. I wędkujemy dalej. Mam większego ciutkę, a więc klasyk, pinka. No i coś większego niż płotka, może być prawdopodobnie leszczyk. Szczytówka delikatna, akurat delikatną dzisiaj założyłem. Więc przy niewielkiej rybie półki ja praktycznie się wygina, ale po to ta wędka jest, do takiego dubania. Leszczyk na klasyka. Czwarta sztuka, muszę nabić na klinera, tak aby nie przedobrzyć w razie kontroli, żeby nie było problemu z nadwyżką. No i już większy pan lesio na klasyka. Więc ryby coś tam skubią, prawa, lewa, no ale prosimy o więcej. Mam nadzieję, że teraz nie będzie brania, jak rybę odczepiam. I taki pan lesio, delikatnie zapięty na malutki haczyk. Haczyk jest 16. I taka fajna rybka.
idzie do wspólnego zdjęcia. Baja. Nabiję tak, aby... 4. 10 leszczy mogę trzymać, więc 4 sztuki. I wędkujemy dalej. Akurat jak zacząłeś jeść, nie? No zawsze tak jest. No ale jest płotka, jest. Więc drodzy Państwo, mała, ale jest, ale cieszy. Może coś się w końcu ruszy i zaczną nam brać rybki. Na tą chwilę jest godzina 7.23, to do 12.30 gdzieś tak. Mamy jeszcze sporo czasu na wędkowanie, więc wędkujemy dalej. Jest pytkę. Na razie, drodzy Państwo, przestój. Przestało padać. Przerzuciłem zestawy, czekając na kolejne branie rybkę. Chciałem powiedzieć, że ostatnio też z Karolem byliśmy na rybkach, ale filmu nie ma z tego względu, że kamera nie czytała karty pamięci. Wyciągałem, wkładałem, nie czytała karty. Jakiś błąd był. Myślałem, że kartę uszkodziło, bo też tak bywa, że nieraz uszkodzi się kartę i uszkodzona karta, więc nie nagrywałem, bo nie miałem jak. Nie czytało po prostu karty, którą mordowałem się. Z pół godziny chyba wkładałem, wyjmowałem i tak, i tak. I karta odmówiła posłuszeństwa na kamerce. Więc filmu nie było, tylko zdjęcia robiłem. Powiem, że połowiłem, nawet 24 ryby złowiłem. Jeden karpik, kroczek zarybieniowy, dwa jazie, kilka leszczy, a większość było płoci. Płoci, i to ładnych płoci. Kilka było około 25 cm, dwie 28 i trzy 30. 31, 30,5 i 30. Trzy sztuki 30, dwie 28 cm i takie 25, 24, kilka. W sumie 24 ryby. Więc połowione, i zobaczcie sami to na zdjęciach, jakie ryby brały. A teraz, drodzy Państwo, wędkujemy dalej. Jest godzina 7.36, więc dobry czas. Jeszcze kilka godzin na wędkowaniu i zobaczymy, co się ruszy. U Karola karpik, dwie płotki na razie. Ta spławik, trzy ryby. Z gruntu nic nie ma, no ale zobaczymy, podsypane. Może w końcu wejdą. Więc wędkujemy dalej. Jest zimno. Wiecznie, ale nie pada. Wędkujemy i zobaczymy. To ma jechać. Nie piszczeć, tylko jechać, gwizdać i świstać. Ale wiatr spory, duży. Idealna pogoda pod drapieżnika, czyli spinning. No ale my innymi metodami dzisiaj, czyli klasyk, koszyk, metoda oraz spławik. I wędkujemy dalej. Branie jest coś, prawdopodobnie nieduży leszczyk. No nareszcie może coś się ruszy. Podbierzemy. Lesio. Więc taki jak poprzednie, patelniaczek. I to dobry.
Jeszcze jedne nie przerzuciłem na drugie, wyprostowało kija. Prawdopodobnie leszczyk będzie. Wyprostowało, wiesz? I chyba leszczyk będzie. Więc scholujemy go pomalutku. Tak mówię, leszczynka. I ryba zaliczona. Oddaj haczyk. Idzie do zdjęcia. Mamy kolejną rybę. Lesio. Okej. Do siaty i zarzucamy, przerzucamy, wędkujemy dalej. Siedzi pan Lesio prawdopodobnie na klasyka. Na drugiej branie chyba nie przeszedł. Boże kochany, chyba poplątane. Teraz muszę jakoś inaczej poradzić sobie. Karolku, weź koleżko, proszę cię, przytrzymaj mi, żeby wędki nie złamać. Oj, no, ryba jeszcze spadła. Baja, odpływaj, żeby tylko nie poplątać teraz. Musimy jakoś sobie poradzić. No szlak by to trafił.
No nie pech, Karol? No trochę pech. Postaw tą wędkę tutaj, dziękuję. Przytrzymaj, a ja będę bawił się teraz, bo ja lubię krzyżówki rozwiązywać. Jeszcze tam ryba jest. Co? Ryba jeszcze tam jest na tamtym. Dobra. Jedziemy. Ale nie będę rozplątywał, bo szkoda czasu. Widzicie, na obydwóch brania ryby. Czyli jedną ściągałem klasyka, na drugiej też było branie. Ja myślałem, że to poplątało, ale i tak poplątało. I tak wzięło. I widzicie, kolejny leszczyk. Czyli brania się zaczęły. Szkoda czasu na rozplątywanie, więc zrobimy to teraz inaczej. Mówiłem, że druga jest. Zrobimy, drodzy Państwo, to inaczej. O, przepraszam, Karolku. Przez ten parasol wszystko. Ja piję. Przepraszam Cię, ale ten parasol chyba zaraz zwinę. I taki lesio. Ale zrobimy to, drodzy Państwo, inaczej. Zrobimy to inaczej. Biała daje radę, Karol. Nie, dlatego mówię, że nigdy rzadko białych używam przynęt, wiesz? A tu może być dzisiaj klucz do sukcesu, jak to się mówi. Kolejny leszczyk. I ryba zaliczona. Taki jeden rocznik patelniaczek. Tak mówię, biała przynęta. Nie inaczej. Powiem tak, jest godzina 9:37. Na metodę jakieś wskazania tam są ryby. Większość ryb złowionych dzisiaj jest metoda. Klasyk dał ciała jak do tej pory. Nie wiem, co jest grane. Dwie zanęty z sobą, brązowa z czarną płciową. Wymieszałem do tego konopie gotowane. Mieszanka wyszła ciemna, ale co z tego? Jak efektu nie ma, przypon krótszy, dłuższy, 0,12 średnica przyponu, haczyk 16, jedna, dwie pinki, przerzucam często, nie ma brań, koszyk dzisiaj jak do tej pory nie spisuje się dobrze, tam praktycznie dwie płotki chyba i dwa leszczyki tylko. Cztery ryby, gdzie tutaj już jest koło 8 ryb, więcej brań, parę spadło, to na te cztery ryby to jest słabiutko, 4 czy 5 tych rybek, więc tak mówię, metoda dzisiaj górą, a liczyłem, że na koszyk więcej będzie wskazań, ale zobaczymy jeszcze. Mamy 10, 11, 12, 2,5 godziny praktycznie wędkowania. No i zobaczymy co i jak, więc wędkujemy dalej. Ale tak mówię, koszyk dał na tą chwilę ciała, metoda górą. No i tak samo u Karola spławik też, szału nie ma, bran nie ma. No ale wędkujemy, siedzimy i zobaczymy co i jak. Jest w pytkę. Nareszcie klasyk, podciągnięcie. Może coś się w końcu ruszy, bo faktycznie tragedia. Nie wiem, czy nie przeszło. Leszczyk.
nie było nęcone z rana, więc ryba stopniowo po zarzucie koszyka szukała się, chyba doszukała. Nie wiem, jak to będzie po południu, wieczorem, bo zawijam się na drugą zmianę do pracy, więc wcześniej będziemy kończyć, ale Lesiu, spadł albo zerwał. Co jest? Jak to się prezentuje, drodzy Państwo? Zerwał czy spadł? Spadł. Haczyk drobniutki, 16. 16, leszczyk spadł, no ale już był taki przyzwoity. Więc nie ma co nad tym się rozczulać. Zakładamy robactwo, nabijamy koszyk i wędkujemy dalej. Tu mam pinkę, no spadła znów. Ach, przecież haczyk nie jest za mały. 16 to jest duży hak. No 16 duży hak jest przecież, nie? Do metody takiej, wiesz, dubaniny, to 16 to jest duży. Dobra, przerzucamy. Klasyk jest coś, chyba że znów spadnie. Ale nieduży, nieduży będzie. Coś niedużego. Płoć. Więc płotka, Karol. No widziałem, no jest taka... Fajniejsza, ale nie ta, co ostatnio, co wtedy kamera nie chodziła, były 3,30, nawet plus, 2,28, to płocie ładne były, nie? Wtedy do wspólnego zdjęcia przerzucamy. Leszek, co ma pod pachą meszek. I taki patelniaczek. Ląduje do przyjaciół. Okoń. Nie, to drapieżniki biorą. Która, czwarta? Tak. No jeszcze mały, dość, że niewymiarowy, nie? Na pewno. Ile ma? 18 u nas, a tu widzisz. I takie ryby. No, ale coś tam się dzieje, więc drodzy Państwo, niedługo będziemy kończyć. Siatkę wyjmę, ryby pokażę, wypuszczę. To jakieś pociągnięcie było, ale to ma jechać. Tak mówię, jeszcze jedną rybę złowię, dlatego teraz mam 3 płotki i na tą chwilę 10 leszczy. 10 leszczy mam, leszczyków. Limit z wody PZW w naszym okręgu, więc mówię, jeszcze jednego leszcza złowię, zrobię jakieś zdjęcie i ryby wypuszczę, tak aby nie było więcej niż 10. Więc
ostatni leszczyk do kolekcji. Wyciągamy siatkę, wypuszczamy ryby i niedługo będziemy kończyć, bo jest godzina 10:39 i tak gdzieś w pół do 13, 12:30 będziemy się zwijać, tak aby jeszcze pojechać do domu, zjeść coś, ogarnąć się. No i czeka nas dzisiaj popołudnie, wieczór w Tyrce, czyli w pracy. Tak mówię, nie każdy weekend ma wolny, niektórzy muszą pracować, ale odpoczynek fajny, jak widzieliście to na moim filmie. Więc wędkujemy jeszcze przez jakiś czas i zobaczymy co i jak. Jest prawdopodobnie 11, więc będę musiał, jak wyholuję rybkę, zrobić zdjęcie, wypuścić ryby, tak aby nie było ponad limit. I tak za godzinę praktycznie kończymy, więc podesnij mi trochę siatka i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Zobaczymy co, czy pan Leszek. Pan Leszek. Pan Leszek. Czyli 11. Więc rybka trafi do koleżków i wyciągam siatkę od razu, rzucam 11 i zrobimy jakąś fotkę. Zrobimy jakąś fotkę, tylko muszę tu wyjąć siatkę. Czyli mój dobytek jest trochę. Karol, podnieś. Zobacz. No, coś to jest. Czyli jak widzicie, drodzy państwo, jedenaście leszczy i trzy płotki. I tak to mniej więcej wygląda. Zrobimy fotkę. No. Ile? 5390. Zobacz. Tak? No tak. Zważymy zaraz samą tą, tylko zrobię jeszcze pamiątkową fotkę. Przytrzymaj mi, Karolkus, tak? Dobra. Dzięki. Więc drodzy państwo, widzicie, tak to mniej więcej wygląda, czyli mój dzisiejszy dobytek. Rybki wypuścimy. I niedługo będziemy kończyć tą imprezę. No 300. 36, no to znakiem tego... 5 kilo miałeś. 5 kilo miałem ryb, więc siatkę
na górę, suszymy i wędkujemy jeszcze przez jakiś czas i jest pytkę. Klasyk, jakaś ryba. Siatka się suszy dobrze, chyba płoć będzie. Płoć, tak mówiłem. Płoteczka. Podpierak snie na pięku. Spróbujemy wyholować 12 leszczyka. Jak się zepnie, to trudno. Już podbieraka nie democzył. Zobaczymy tylko co. Lesiu. Dwunasta sztuka. Ach. No ale waleczny. Nerwus. Już się. Otrzepie, płyń. 12. Tak mówię, 5 kilo było samych ryb, plus dwa, które jeszcze doszły. Tutaj zaczyna znów padać z takiej małej chmury, no ale tam jest widno, przejdzie. Tylko najgorsze jest to, że wszystko już suszymy. No i tak pod koniec trochę zmoknąć to nie za bardzo, no ale wędkujemy jeszcze. No zobaczcie, zobaczcie. Siedzi. Siedzi, bo już opadało. Widzieliście na żywo branie, czyli 13 czy 14 ten leszczyk. Prawdopodobnie leszczyk będzie. I cieszy, cieszy tylko ten deszczyk. No ale przejdzie, przejdzie, bo przechodzi już. My jeszcze mamy niecałe pół godzinki na wędkowaniu. Tak to mniej więcej wygląda. Co mamy? O, jaś! Czy płoć? Jaś, jazia. Czyli zawsze to coś innego i cały czas te. Mamy jazika. Pomału jazia. Baja. Przerzucamy jeszcze. I niecałe 20, pół godziny. Do wpół do. Jest 12.07, to 20 minut. I zawijamy się na Kielce. Śmieci powyrzucane. Okej, tak widzicie. W miarę czysto. Kosz jest niedaleko, tak jak pokazałem. No i pomału kończę. Kończymy. Jest godzina 12.29. Na 13 będziemy akurat w Kielcach. Zjem jakiś posiłek, przebiorę się, ogarnę i do pracy, i do pracy. I tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Karol, coś o ciebie? No ogólnie powiem tak. Tak jak już powiedziałeś, w sumie ty.
Gdyby nie ten karp, to faktycznie u mnie tragedia. No zresztą, sam widziałeś się po klasyku. Tak, tak. Pinka nie dawała rady, kukurydza no też nie dawała rady całkowicie. Zaskoczyło to wędkowanie bardzo negatywnie, no mówię jedynie, no ten karp, że tak powiem, uratował dzień. No i można powiedzieć, że wracam do domu z uśmiechem na twarzy, tak? Tak, tak. No ale widzisz, karpia masz, Big Fisha, prawie 2 kilo. Ja też nie narzekam, ponad 5 kilo ryb, bo jeszcze doszły tam, jak widzieliście, po wypuszczeniu kilka i tak to leciało, nic dodać i ująć. Więc zwijamy się, zawijamy się i tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Narka, jedziemy na Kielce. Cześć.